Dziękuję bardzo.
jak zeszli? Dajcie sobie radę. Dobra, dobra, wróci. Dziękuję bardzo. Nie chodź tak blisko. Nie tak blisko, bo nie można nic robić. Brawo. Dajcie Państwo chwilę się ogarnąć pod górami. Można tak wchodzić. To jest też wskazane, nie ma problemu. Dziękujemy. Jarosław Kiewka złożył meldunek o wykonaniu ostatniego lotu w lotnictwie wojskowym. Panie generale, melduję o wykonaniu ostatniego lotu w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Dziękuję za umożliwienie. Dziękuję bardzo, panie generale. Gratuluję i gorące brawa dla pana generała. Nie pytam jaka ocena, bo chyba bardzo dobra. Tak? Panie generale, jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję za bezpieczne wykonywanie zadań, to jest zawsze najważniejsze. Determinację, no i powiem szczerze, za te lata, które pan generał w powietrzu się spędził. Dziękuję bardzo. Panie generale, prosimy do nas spojrzeć. Panowie generałowie, razem możemy, razem długopisy przyłożone i twarze. Panie generale broni, proszę, Janie Śliwka, panowie generałowie, szanowni państwo, a przede wszystkim drogie rodziny naszych obecnych tutaj dostojnych gości. Pozwolicie, że niestandardowo i w tym momencie poproszę o oklaski dla wszystkich instruktorów, którzy wychowywali, którzy przygotowywali, a obecni są tu dzisiaj, pana generała Śliwkę do wykonywania swojego niełatwego zawodu, do wykonywania swojej pracy. Panowie, serdecznie dziękuję. Jako czołgista mogę powiedzieć tylko, że pełen profesjonalizm, pełne wykonywanie zadań. Panie generale, trudno jest podsumowywać kilkanaście, kilkadziesiąt lat służby. Tak jak powiedział pan generał Jacek Pszczoła, inspektor sił powietrznych. Historia polskiego lotnictwa liczy 100 lat. Pan generał Śliwka, wykonując swoje zadania w powietrzu, spędził niemała 40 lat. Czy można te 40 lat podsumować jednym słowem, jednym zdaniem, w kilku zdaniach? Absolutnie nie. No nie, bo to tylko tak naprawdę
pasja, determinacja i potężny wysiłek każdego żołnierza. Dziś tu żegnanego pana generała Jana Szczyta. Pan generał Szczyta, będąc moim zastępcą przez okres prawie 5 lat, wykazał się nie tylko determinacją, ale również poświęceniem, pasją i przede wszystkim zawsze poczuciem dobrze wykonywanej pracy służby żołnierzy. To nie tylko interesujące go zawsze siły powietrzne, dbało o struktury, dbało o modernizację techniczną, o szkolenie młodego personelu, ale byle rąka tajemnicy, że naszego dowództwa generalnego był odpowiedzialny za proces implementacji, modernizacji i utrzymania stanu technicznego w tym czołgu. To wykazuje, jak szerokie spektrum zadań było powierzone panu generałowi. Ale wracając do ostatniego, w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej, w lotnictwie wojskowym, powiem szczerze, energii panu generałowi nie brakuje, kondycji zazdrości, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować, że w tej pasji wykonywaniu tego trudnego, niełatwego rzemiosła wojskowego tak naprawdę cały czas swoje serce poświęca temu właśnie lotnictwu, temu swojemu ukochanemu rodzajowi sił zbrojnych, siłom powietrznym. Panie generale, serdecznie gratuluję. Dziękuję jednocześnie za to, co pan generał zrobił dla sił zbrojnych, wykonując zadania na różnych szczeblach organizacyjnych. To też to nie jest przypadkiem start pana generała Zemlina, zakończenie tur lotu w lotnictwie wojskowym własnym, tak bliskim pańskiemu sercu. Zresztą każda baza lotnicza, każda jednostka jest bliska panu generałowi, bo trudno sobie wyobrazić inaczej. To nie tylko modernizacja, to nie tylko dbałość o siły powietrzne, ale wychowanie młodych żołnierzy, młodych pilotów, młodych techników, bo tak naprawdę na wysiłek każdego pilota składa się wysiłek wielu, wielu żołnierzy. I dla niektórych tutaj stojących krzyków trudno sobie wyobrazić 40 lat, bo tyle jeszcze nie mają, a tyle pan generał poświęcił swojego życia dla sił powietrznych. Panie generale, serdecznie dziękuję, ale nie byłoby tutaj pana generała bez wspomnianych przeze mnie instruktorów, którzy również dokładali starań, by szkolenie pana generała, ale przede wszystkim bez wsparcia rodziny. Bez wsparcia rodziny, która każdego dnia, kiedy pan generał wychodził na loty, czekała na bezpieczny powrót pana generała, czekała, aż pan generał wróci. Żono, synu, jestem na miejscu. Ja serdecznie dziękuję Teresko tobie tutaj, w tym miejscu, za to ciepło rodzinne, które cały czas było twoją zasługą. Łatwo i wiem, że życie żołnierza nie jest łatwe, ale kiedy jest to ciepło rodzinne, kiedy wraca się do domu, ma się to wsparcie najbliższe, żony, synowej, wszystkich dzieciaków, ale przede wszystkim całej rodziny, to łatwiej się wraca, łatwiej się wykonuje zadania. Panie generale, to nie jest pańskie ostatnie zadanie w siłach zbrojnych, bo przed panem jeszcze szereg zadań do 28 lipca, jeszcze troszeczkę czasu zostało. Ale ostatnie zadanie wykonywane tutaj przez pana generała jako pilota w powietrzu. Panie generale, życzę niesamowitej energii, życzę dalszego zaangażowania, ale przede wszystkim szczęśliwego wykonywania zadań i satysfakcji z tego, co zostało dokonane przez pana generała. Panie generale, krótkie żołnierskie słowo wystarczy za wszystko, ale czy jest ważniejsze słowo, które można bardziej mówić dobitnie, nieraz szorstkie, ale oddające wszystko. Panie generale, w imieniu całego dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, w imieniu wszystkich żołnierzy, w imieniu obecnych tu żołnierzy, całych sił zbrojnych, bez względu na rangę, stanowisko, kolor munduru i przynależność, tych, którzy w rezerwie, tych, którzy jeszcze służą, serdecznie. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, będzie czas na pewno na wspominki, bo te 40 lat, co zrobić 1 minutę za każdy rok, to by jakbyśmy ustali półtorej godziny.
Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu obecność tutaj, Panie Generale, Marzanko i pozostałych kolegów w służbie niezależnie od stopnia wojskowego, przynależności do cywila czy do instytucji państwowej, nie państwowej, prywatnie. To dla mnie jest wielki zaszczyt, że znaleźliście w środku tygodnia 13 czas lipca tego roku. To szczególny dzień dla mnie. Przedstawiciel z Dęblina, dziękuję dowódcy garnizonu Dęblin, który się zameldował na pożegnał garnizon Dęblin. Też mi się głos załamał, pewnie tu mi się załamie, jak przejdę bliżej. Cóż powiedzieć, 40 lat leciało nie wiadomo kiedy. Tak sobie dałem sprawę, że niecałe półtora miesiąca temu przekroczyłem granicę bramy Dęblina, gdzie dzisiaj przed publikiem po 40 latach pogratulowałem młodym kolegom, którzy jeszcze nawet ich rodzice ich nie planowali, bo ich rodziców nie było na świecie. To pan na licencja z wymaganiu kolorzyk też ma jedna z instytucji garnizonu, pan generał Cór. Dziękuję wszystkim, bo to jest też wychowanie młodzieży. Pamiętamy wszyscy, że w lotnictwie mówimy za mną, nie naprzód. Począwszy od dowódcy pary, dowódcy burza, dowódcy eskadry, pułku. I tak jak w tym przypadku dowódcy skrzydła garnizonu czy bazy lotniczej. I za to wam serdecznie dziękuję, bo to widać, że jednak jest ta więź, która była. Dla mnie chłopaka spod Lublina, 80 rok, mówimy sierpień, polski sierpień, 8-1, ale mówimy na ojcowiźnie, na Lubelszczyźnie, lipiec 80. Kiedy kończyłem technikum pod światłym przywództwem wychowawcy pana Adama Ignaciuka, niestety nie ma go dzisiaj z nami. Ukształtowany przez rodziców, których pożegnałem. Dziesiątego lipca i braci. Trafiłem na lotu w 1981 roku, gdzie również w lipcu, w połowie lipca zrobiłem pierwsze loty na Zlinie 42. Pewnie tutaj pan Witownik Mach pan troszkę przedstawił, ja tylko chciałbym podziękować. Bo są tu dzisiaj z nami pierwsi instruktorzy, o których wspomniał pan generał Mika. Jest ówczesny pan porucznik Buła, panie kapitanie rezerwy. Serdecznie witam, to pan w 1983 roku na lotnisku w Tomaszowie przekonał mnie, że najpierw jest lotnictwo, później wojsko, czas przyjdzie na rodzinę. Pan jako ówczesny kawaler wyrażał nas Barkana Sztuki i tłumaczył, jak należy podchodzić do lotnictwa. Podchodzić ze skromnością i pamiętaj, że ty na prostu przed Bartkiem. To są pańskie słowa, panie kapitanie rezerwy, i serdecznie za nie dziękuję. Pozwolę sobie, pan poproszę pana kapitana, żeby się udał. Jeżeli pan kapitan będzie pamiętał to zdjęcie, zapraszam pana kapitana. Takie zdjęcie, bo mi to miłe, że wszystko dołączy. Kolega straci lotnicze kanadowskie. Żeby troszeczkę nie przedłużać, ale no niestety samoloty, na których wykonywałem i tutaj już wspomniałem te adresy pana Podróbia Wyglika, czy pana kapitana Guły, czy trzeci korpus, 21 odeszły do poza służby. I przygadzają mnie istnieć. Odprowadziliśmy w ubiegłym roku szarą ze szkolenia. W trzecim skrzydle jest obecny uczestnik dowódca bazy, pan Wiedemir Wątkowski, również gdzie tych dwóch młodych pistoletów jeszcze jest z biało-czerwonymi. Którzy mnie zaszczepili pilotażem z biało-czerwonymi. Pan kapitan Kupiaczy i pan kapitan... No, uciekło mi nazwisko w imię. Kosa. Są gdzieś tutaj? No, dostali robotę jako tak. To są ci panowie, którzy zrealizowali, przywrócili mi życie lotnicze do działania i sprawiali wielką przyjemność, że mogłem biało-czerwonymi wykonywać loty. Marek, dziękuję Tobie szczególnie za dzisiejszy lot i za ostatnie te lata. Proszę przekazać panu pułkownikowi Manasiowi, dowódcy grupy działań, który nie mógł być dzisiaj z nami, podziękowania. Bo ostatniego dnia, dzisiaj też piękna flaga nad pomnikiem w Dęblinie, niespodzianka dla mnie duża.
Dziękuję wam za to, Marek, na twoje ręce proszę przekazać stosowne rzeczy. Ale tak jak już tu wspomniane było, nie byłoby to możliwe, gdyby nie rodzina, która mnie wspierała przez te lata. W tereniu, tak? 41 lat dzisiaj nie ja, prawie jak się znamy. Z tego 36 udokumentowane śluby. Za chwilę będzie. To szmat czasu, tak? To twoja terenu zasługa, że stoi ten brodaty, nie chce się odwolić, Jarek, tak? Ustabilizował się wreszcie, mamy jego sympatię, która ładnych paru lat, tak jak my, prawie 6 lat już ze sobą gdzieś tam popierają, zanim się decydują na ostateczną decyzję. Także dziękuję ci za to, dziękuję Jarku, jakby się udało, za to, że jesteście tutaj i przepraszam Jarek, że nie ciągle nie było. Już nie będziesz wypominała, to mi miało uczyć. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 roku o nadaniu odznaczeń. Pododdziały. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach na wniosek Ministra Obrony Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczenie zostają. Generał broni pilot Jan Śliwka. Postanowienie podpisał. Pododdziały Baczów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Pododdziały Baczów. Proszę dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych pana generała Jarosława Dudę o odznaczenie. Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu generałowi to odznaczenie, serdecznie wyrażając tym samym słowa gratulacji, podziękowania za dotychczasową służbę wojskową. Uchwalę ojczyznę, panie generale. Serdecznie gratuluję. Panie generale, jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Przeczytać to proszę, to jest nowy czekolad. Dziękuję. Thank you.
Szanowni Państwo, pozwolicie, żebyśmy nie przedłużali już tych części oficjalnych. Ja jeszcze raz serdecznie wszystkich witam już w tym pięknym ośrodku, który użyczył nam dzisiaj to środowe popołudnie. Klimat chłodniutko na zewnątrz, przygotowany też, cieplejszy klimat. Jeszcze raz mi niezmiernie miło gościć Państwa tutaj wszystkich. Panie generale, szanowne panie, panowie i panie, małżonki nie będę wymieniał, bo jak pomylę, to będę miał problem, ale już jest część mniej oficjalna. Co prawda dałem naszym mężczyznom, bo taki już jestem, prawo wyboru. Nie wpisywałem z żonami, a z osobami towarzyszącymi, żeby nasze małżonki zapewne się nie czuły, że są z góry zaproszone. Także to witam, tym niemniej niezmiernie mi miło, że panie jesteście z nami w dniu dzisiejszym, ze mną tutaj i w tym środowisku takim lotniczym, poszerzonym o dowództwo generalne, gdzie przyszło mi służyć do ostatnich dni służby wojskowej. Życzę dobrej zabawy. Myślę, że te kilkanaście minut, jeżeli ktoś nie zdążył mnie w hangarze jeszcze spoconego dopaść, to już jestem lekko przekąpany, to możemy porozmawiać sekundkę i przystąpimy do takiego sprawniutkiego obiadu, a później dalsza część, mam nadzieję, że tutaj melodie lotnicze i chmury będą nam towarzyszyły album przez cały wieczór dzisiejszy i przy jutrzejszym śniadaniu ci, którzy zostaną. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę miłej zabawy, atmosfery już luźniejszej. Ja za chwilę po spełnieniu toastu za nasze wspólne spędzenie czasu w służbie i poza służbą, bo w służbie jesteśmy 24/7 i tak jak to mój dowódca mówi, 24/7 nie ma wolnych przebiegów, ciągle jest coś do zrobienia. Telefon się urywa. Ja mam nadzieję, że za 2 tygodnie telefon przestanie mi wydzwaniać i tylko na takie imprezy będę powiadamiany. Także jeszcze raz dziękuję. Życzę dobrego, miłego spotkania w gronie służących wcześniej, cywilnego środowiska, władz lokalnych. Serdecznie witam i pana burmistrza, panią starostę i oczywiście jesteśmy tutaj. Pana starostę i przewodniczącego rady ponadczasowego, prawie jak ja. Rady gminy oczywiście, miasta i gminy Łask, pana Bartosika, także znamy się tak długo jak z panem poprzednim przewodniczącym Drochomireckim, nie pamiętam od kiedy. Pewnie wcześniej, zanim promocję jeszcze miałem. Janusz, dotarłeś? Jest? O! I to jest ta nawigacja bojowa sprzed 35 lat. Na twoje ręce i młodego tutaj siedzącego członka orkiestry, który chodzi z perkusją. Mam na myśli pułkownika Bębna. Także to jest nawigacja, przedstawiciele dużego i mniejszego pokolenia nawigacji służący cywilnym. Jeszcze raz serdecznie witam, nie będę przedłużał. Proponuję wspólny toast za... Za nas wszystkich tutaj, abyśmy mile spędzili czas, bo wspominali, bo jest tutaj temu okazja. Piwa! Piwa! Państwa, że ta strona stołu nie wstała. Nie mam.